Ten rok zaczął się nad wyraz intensywnie. Teraz jestem w Katowicach u tego człowieka. Siemanko mordeczki. A zaraz wyruszam do Krakowa, bo jutro wylatuję. I mi jest smutno z tego powodu, bo miał ze mną nagrywać, kurczę, cały tydzień. I słuchajcie, ja wam pokażę. Zobaczycie, jak bardzo intensywne były ostatnie dni, a na sam koniec pokażę, co planuję w najbliższej przyszłości. Będzie się wiele działo na kanale i będą się pojawiać nowe filmy. Co? Cześć, ja jestem Ziemniak i witam was bardzo serdecznie. Wiele osób mi zarzucało, Ziemniaku, dlaczego ty się nie witasz na vlogach, ani na jakichkolwiek innych materiałach. Dla mnie to jest na tyle naturalne, żeby przechodzić z filmiku na filmik, bo to są kolejne tematy w takim ciągłym cyklu. I jakbym się za każdym razem witał, to przy 200 filmach tych powitań byłoby dosyć sporo, a staram się przekazać jakąś treść, czasami bardziej treściwą lub mniej, i zajmuje to chyba mniej czasu. Mogę się witać, dajcie mi znać, czy mam się witać, czy nie. W tym roku coś sobie postanowiłem. W sumie to nawet w zeszłym, bo ciągnie się to od zeszłego roku. Postanowiłem się zgadzać na więcej rzeczy. Jednym z przykładów takim większym jest wyjazd na Zanzibar z Kamilem. Wcześniej wiele nie podróżowałem, nagle się pojawiła opcja Czarnobyla, to pojechałem, teraz byłem w Turcji, tutaj się przeleciałem pierwszy raz samolotem. No i się okazuje, że za 3 godziny znów wyruszam na lotnisko i znów będę lecieć, tylko tym razem dzisiaj 2 razy i jutro znów 2 razy. W życiu każdego z nas pojawia się wiele różnych okazji. Ktoś cię zaprosi na piwo, ktoś cię zaprosi na kina, ktoś powie ci, żeby się przelecieć na wyruszyć w daleką podróż, i to są te okazje, na które ja się zacząłem bardziej zgadzać, żeby być bardziej otwartym i wyjść spoza swojego takiego komfortowego świadka. Przez to życie się stało ciekawsze, ale tak jak teraz mnie widzicie, jestem totalnie wykończony. A dlaczego? To wróćmy do piątku. Wyjechałem autokarem z hotelu. Trafiłem na lotnisko. Doleciałem do Warszawy. Z Warszawy do Krakowa. Kolejnego dnia wziąłem Madziąkę, moją siostrę, moją młodszą siostrę, i ma relacje na swoim kanale. Wziąłem Madziąkę na meetup, żeby się z wami spotkać, skąd bezpośrednio pobiegłem na dworzec, by znów trafić do Warszawy, gdzie odbył się kolejnego dnia stream charytatywny z Wośpu. Siedziałem z Izdinem i poznańską Pyrą najdłużej i pierwsi przyszliśmy ogarniać z rana przed wszystkimi. Mimo wszystko stream się lekko opóźnił. Ale wiecie jak jest, zawsze są jakieś drobne problemy techniczne. Daliśmy radę, wróciliśmy z T-Voltem i z Osią do Krakowa. Kolejnego dnia pojechałem do Katowic, bo mieliśmy nagrania z Boxdelem. Taki zewnętrzny projekt. Po przepracowanej nocy mamy 5 rano, z chłopakami nagrywaliśmy trochę street workoutu na... Stare, proszę, chodźmy już spać. Okej. Okay. Kolejnego dnia to złożyliśmy, a wieczorem znów znalazłem się w autokarze i pojechałem z Katowic do Krakowa. I tak mamy godzinę 22:20. Siadam przy tym komputerze, zaczynam składać film, który w tym momencie widzieliście, dlatego że o 4:00 mam samolot i lecę z Krakowa do Warszawy, a z Warszawy do Francji. Można powiedzieć, że te ostatnie dni były bardzo, ale to bardzo męczące. Stąd też teraz wyglądam, jak taka trochę ścierka. Mimo wszystko jestem szczęśliwy. Doświadczenia sprawiają, że się zmieniamy. Zmieniamy się na lepsze. Podobnie jest ze mną, ja też się zmieniam, zmienia się mój content. Podobnie jest z twórcami na YouTubie. Twórca nie jest zawsze taki sam, dlatego że przez to, co przechodzi, przez to, jak tworzy, zaczyna zauważać różne inne elementy, które dotyczą jego twórczości i zaczyna się zmieniać. Tak samo zmienia się jego życie prywatne. Podobnie jest z widzami. Wiele jest osób, które oglądają na przykład mnie, po czym po jakimś czasie odsubskrybowują i już więcej nie oglądają tych materiałów, bo oni sami się zmienili. Kiedyś podobało im się to, co ja robię, a teraz już nie do końca. Ja tworzę content taki przyjazny, familijny, mało kontrowersyjny. Jest to dosyć ciężkie na YouTubie, żeby się z czymś takim utrzymywać, no bo wiecie, wszystko to są clickbaity i tylko coś szalonego i straszliwego. Taka ponad ekspresja, ponad to, co normalny człowiek robi. Ale przez to, co ja przeżyłem w życiu, dla mnie YouTube, możliwość mówienia do większej ilości osób, jest czymś takim jak taki element wychowawczy, dlatego że tak traktuję YouTube'a dosyć na poważnie i stąd też jestem tutaj poważny, mimo że w rzeczywistości jestem trochę bardziej energiczny. Mam takie nowe postanowienie, żeby być bardziej ekspresyjnym przed kamerą, jaki jestem bardziej w rzeczywistości. Zobaczymy, jak się to ułoży. YouTube jest dla mnie taką misją, czymś, o czym myślę mocno, bardzo na serio i zawsze przywołuję sobie taką myśl, jak się ktoś pyta, Ziemniak, dlaczego ty robisz YouTube'a? Bo jeden z przykładów, bardzo się cieszę, że piszecie do mnie wiadomości, gdzie dzięki mojemu jakiemuś tam wpływowi coś się wam udało osiągnąć. Jedną z takich wiadomości była wiadomość od 14-letniej dziewczynki, czyli praktycznie w wieku mojej młodszej siostry, która mi napisała, że posprzątała w pokoju, a oprócz tego zaczęła trenować piłkę nożną, bo to jest jej ulubiony sport, a nawet
cytując, drogi ziemniaku, nawet troszkę pomogłam swoim rodzicom. No wiecie, dla mnie to jest naprawdę coś mega, że udało mi się wpłynąć na kogoś, kogo nigdy w życiu nie widziałem i ten ktoś uczynił coś dobrego. Bo wiem, że ta dobroć może kiedyś do mnie wrócić, może nie od tej osoby, ale wiecie, po tym ciąg przyczynowo-skutkowy, może w końcu osoba, która zna tamtą osobę, coś od niej uzyska miłego i w końcu takie miło, aż to miło. Oprócz tego staram się, żeby YouTube stał się moją taką codzienną pracą, dlatego że bardzo ciężko jest dopasować swoje życie codzienne, pracę, inne obowiązki, dodatkowo do nagrywania, ruszania się w wiele różnych miejsc, a projektów, pomysłów w głowie mam pełno, ale nie zawsze udaje mi się to zrealizować w pełni ze względu na czas, albo przez środki, albo przez inne tam takie, wiecie jak to jest. Zamierzam teraz wprowadzić trochę zmian. Chcę więcej tworzyć wideo, ciekawego wideo, chcę bardziej się otworzyć przed kamerą, chcę bardziej pokazać takim, jakim ja jestem w rzeczywistości, lekko szalonym, nie zawsze odpowiedzialnym, dlatego że, kurczę, no na tym to polega. Dużo osób się pyta, ziemniaka, czy to na serio ty tak robisz? No tak robię, takie jest moje życie, taki ja jestem i tym się staram dzielić, ale muszę się bardziej otworzyć. I sami widzicie, czasami się spotykam z taką opinią, ziemniak, ale cię ten YouTube zmienił, jakim ty jesteś człowiekiem, co ty sobie teraz myślisz, o, fame, takie tam. Prawda jest taka, że jestem tym samym człowiekiem, który założył kanał 2 lata temu. Czuję się dosłownie tak samo. Jest to większa odpowiedzialność, dlatego że te filmy trafiają do większej ilości osób, ale z drugiej jednak strony, no, nie czuję się jako jakiś tam fame. Czasami się dziwię, że ktoś na mnie reaguje, że wow, ziemniak, o kurczę, spotkałem cię, dla mnie jest to miłe, ale no, staram się być takim dobrym znajomym, z którym można porozmawiać, który jest otwarty do innych i to mi się najbardziej podoba na YouTubie i z tego nie chciałbym rezygnować. To jest taki element spajający wszystko w całość. Oczywiście zmiany zmianami, nie tylko ekspresją chcę się zająć, dlatego że rok zeszły, no i ten początek roku także to pokazuje, jest rokiem clickbaitów. I teraz dla wszystkich, którzy wytrzymali do tego momentu, także chciałbym powiedzieć, słuchajcie, ja się nie zamierzam zmieniać, zamierzam się starać przy każdym możliwym wideo, układać je odpowiednio, podkładać muzykę, montować ładnie, ale jeżeli chodzi o tytuły filmów, jeżeli chodzi o miniaturki, chcę to robić bardziej clickbaitowo. Mówię to otwarcie. Nie mówię tego dlatego, że chcę robić content, który jest totalnie beznadziejny i tylko ma miniaturka przyciągnąć i ma być sam tytuł, tylko dlatego, że sorry, wiele osób tak robi i muszę się do tego dostosować. Albo się skoczy między wrony i będzie się krakać tak jak one, albo się gdzieś tam w mule zakopie, już nigdy się nie będzie niczego widzieć więcej. Całe to wideo jest dosyć dziwne, ale sami teraz widzicie, jak ja wyglądam i jak się zachowuję, jak jestem totalnie zmęczony. Nie spocznę, będę działać dalej. Chcę wam po prostu podziękować za tak liczne wsparcie, tyle łapek w górę, tyle pozytywnych komentarzy. Nie jestem w stanie na wszystkie odpisać, ale za każde teraz serdecznie dziękuję. Jak macie jakieś pytania do Q&A, jeżeli macie jakieś pytania do Q&A, pytań i odpowiedzi, to zadajcie je na dole, postaram się na nie odpowiedzieć, bo dawno żadnego Q&A nie było, a wydaje mi się być to dosyć ciekawą opcją. A póki co, została mi godzina, więc szybki montaż, pakuję się, zakładam plecak na plecy i ruszam w dalszą podróż, skąd na pewno pojawi się materiał i pokażę wam, co się tam działo. Jeżeli ty, przybyszu, jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to warto jest kliknąć tutaj. Natomiast, jeżeli teraz chcesz oglądać kolejny film, to tutaj masz 2 do wyboru. Aż 2.